Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z testem podkładu z Bielendy, który jest fluidem matującym. Dla wszystkich tych z Was, które poszukują produktów matujących do cery, dla wszystkich tych z Was, które poszukują produktów matujących do twarzy, polecam Wam, abyście zostały ze mną dalej, ponieważ myślę, że produkt ten Was zainteresuje, ponieważ jest i tani, i idealny, więc czego chcieć więcej? Najpierw słów kilka o opakowaniu. Opakowanie nie jest luksusowe, co od razu się rzuca w oczy, jest opakowaniem bardzo prostym, drogeryjnym, natomiast ma jeden zasadniczy plus, mianowicie taki, iż jeżeli nam się kończy, możemy go po prostu rozciąć w połowie i na przykład jakimś patyczkiem kosmetycznym sobie te resztki wydłubywać, więc jesteśmy w stanie go wykorzystać do samego końca. Kolejny plus tego podkładu to to, że jest on w żółtych tonach, co zdecydowanie jest na ogromny plus, ponieważ bardzo ciężko znaleźć wśród produktów drogeryjnych produkty, które nie mają podtonów różowych. Ja podkład ten mam w kolorze numer 1 i jest on dla mnie po prostu idealny w sytuacji, kiedy nie jestem jeszcze za bardzo opalona, ale też nie jestem już taka całkiem blada. Docelowo produkt ten przeznaczony jest przez producenta do cery tłustej i mieszanej i tutaj myślę, że jest to strzał w dziesiątkę właśnie dla tych z Was, które mają cerę tłustą i mieszaną, ponieważ on matuje naszą twarz. Powiedziałabym, że zabezpiecza ją przed tym, aby się nie wyświecała w ciągu dnia do takiej niepożądanej skali, ale co muszę też powiedzieć już w związku z tym, że go użytkowałam, to to, że z biegiem dnia produkt ten wyświeca się jak najbardziej na twarzy, natomiast jest to takie przyzwoite świecenie się i myślę, że dla wszystkich tych z Was, które się właśnie z tym borykały, dla których było to męczące, upierdliwe, to myślę, że właśnie tutaj znajdziecie swoje rozwiązanie, dlatego że niejako ja tak to interpretuję sobie po chłopsku, że tak jakby podkład ten zabezpiecza naszą cerę przed nadmiernym wydzielaniem się sebum. Ja może nie mam jakichś wielkich niedoskonałości, ale na tyle, na ile w ostatnim czasie posiadam kilka niedoskonałości na twarzy, to ja mogę z całą śmiałością stwierdzić, że ten podkład naprawdę przykrył mi je, co za chwileczkę będziecie mogły zobaczyć. Ja ogólnie nie poszukuję takich mega kryjących, tapeciarskich wykończeń, ponieważ dla mnie to jest całkowicie niepotrzebne. Twierdzę również, że dla większości z nas nie jest to potrzebne, ale już to jest też kwestia gustu. Jeżeli ktoś lubi mega krycie, to właśnie tutaj budując sobie je cieniutkimi warstwami możecie je naprawdę osiągnąć. Jeśli chodzi o rozprowadzanie się, rozprowadza się bardzo prosto. Czy to potrzebujecie nałożyć szybciutko dłońmi z rana, czy możecie się pobawić troszeczkę w blendowanie tego pędzelkiem, to tak czy siak zrobicie to od razu doskonale i nie będziecie miały żadnych zacieków, żadnych plam, żadnych takich nieestetycznych śladów. Także tutaj jest to również kolejny ogromny plus. No i kolejna rzecz, której ja się dopatrzyłam, która moim zdaniem jest na mega, mega plus, to jest to, że produkt ten po nałożeniu za chwileczkę zastyga na naszej twarzy i dotykając dłonią naszej twarzy mamy takie same uczucie pod palcami jak w sytuacji, kiedy mamy na twarzy kosmetyki mineralne, czyli mamy takie bardziej pudrowe wykończenie, suche, ale zdecydowanie nie wysusza nam to wykończenie twarzy i co najważniejsze, nie mamy efektu przesuszonej skóry. Jak możecie widzieć, moja cera ogólnie ma kilka niedoskonałości, ale zdecydowanie na pewno nie są to problemy, które należy jakoś mega grubo przykrywać. Dlatego też ja w dzisiejszym filmiku nie zaprezentuję Wam tego, jak można zbudować krycie dwoma warstwami, ale stwierdziłam, że pokażę Wam, jak można właśnie przykryć sobie odrobinkę niedoskonałości właśnie używając drugiej warstwy jako takiego jakby korektora. I najpierw nakładam sobie takimi oczywiście kropeczkami na całą guzię albo w niektóre obszary twarzy, zależy gdzie chcę mieć tego produktu więcej. Dlatego też tutaj się zdecydowałam nałożyć troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o obszar właśnie nosa i tych okolic, gdzie mam na bokach twarzy jakieś niedoskonałości. No i później rozcieram sobie to wszystko pędzelkiem od Nanshi, który się nazywa Buffed Base. Pędzelek ten jest bardzo przyjemny do nakładania tego typu produktów, szczególnie jeżeli chcemy właśnie zbudować krycie i odrobinkę sobie go bardziej wstemplować w twarz, niżeli rozetrzeć. Dlatego ja tutaj akurat polecam ten pędzelek. Tak się prezentuje podkład po nałożeniu, jeżeli chodzi o jedną warstwę. Myślę, że jest to naprawdę zadowalające krycie. Możecie teraz również widzieć to na zbliżeniach. Ponieważ podkład ten jest dość produktem lekkim, pomimo tego, że jest dość zbity, ponieważ nie leje się po dłoni,
to mimo wszystko i tak jest dość lekki, więc ja zdecydowałam się nałożyć również bardzo, bardzo cieniutką warstwę, dosłownie odrobinkę pod same oczy, ponieważ zauważyłam już w doświadczeniu swoim, że zdecydowanie lepiej później kryje mi się cienie pod oczami przy użyciu korektora, jeżeli najpierw właśnie nałożę sobie cieniutką warstwę tego podkładu. Dla tych z Was, które nie mają problemu za bardzo z cieniami pod oczami, tak naprawdę myślę, że już nawet nakładanie późniejszego korektora nie będzie konieczne w przypadku tego podkładu, ponieważ jest kryjący. No i teraz właśnie w te obszary, w których mam jeszcze jakieś przebijające, drobne niedoskonałości, to dokładam sobie troszeczkę tego produktu i najpierw sobie odrobinkę go wsmarowuję w twarz, wklepuję, a później znowu pędzelkiem sobie go niejako wstemplowuję w buzię, tak aby jeszcze bardziej sobie zbudować krycie w tych obszarach, tak abym miała pewność, że właśnie nic mi tam nie będzie w ciągu dnia prześwitywało, zwłaszcza, że akurat do tego makijażu, który mam dziś, kiedy testuję dla Was ten podkład, niezbędne jest, aby jednak buzia była nieskazitelna, aby nie było zbytnio niedoskonałości, które prześwitują. Dlatego też zdecydowałam się na to, żeby porządnie przykryć te niedoskonałości, pomimo tego, że na dzień, tak typowo, kiedy się maluje lekko, to totalnie nie mam takiej potrzeby. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o użycie tej kolejnej warstewki do tego, aby przykryć niedoskonałości. Polecam Wam tą metodę, jeżeli nie chcecie przesadzić właśnie z takim efektem maski, jeżeli nie chcecie zbudować takiego totalnego krycia glamour, to polecam Wam właśnie zastosować go tak jak korektor miejscowo na te obszary, które macie zaognione, w których macie niedoskonałości i myślę, że będziecie naprawdę z tego efektu zadowolone. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten efekt. Uważam, że pomimo tego, że jest naprawdę dość kryjący, to jest też dość delikatny i wydaje mi się, że jest nadal dzienny. Tak jak wspomniałam, ja ogólnie na co dzień nie mam korby na punkcie tego, że muszę mieć wszystko totalnie przykryte po prostu jak na galę, ale myślę, że dla tych z Was, które naprawdę borykają się z niedoskonałościami, borykają się również z cerą mieszaną i tłustą, no to myślę, że tutaj akurat zbudowanie krycia niejednokrotnie Wam jest potrzebne, więc myślę, że również znajdziecie swojego przyjaciela w tym właśnie produkcie. I teraz jeszcze tylko słów kilka, jeżeli chodzi o takie godzinowe utrzymywanie się podkładu, ponieważ na pewno jesteście tym zainteresowane. Powiem Wam szczerze, że ja zwykle oceniam dobro podkładu, to jaki on jest, jaką ma jakość po tym, kiedy jestem w stanie go posiadać po prostu na twarzy od godziny 6:30 rano, kiedy się pomaluję, do godziny co najmniej 16:30, kiedy to wracam do domu. Ja mam taką pracę, przy której bardzo często mam telefon przy uchu, jak nie przy jednym, to przy drugim, o ile czasami nie przy obydwojgu uszach, więc tutaj akurat jest to naprawdę dość spory sprawdzian, ponieważ zdecydowanie ta twarz jest narażona jednak na to, żeby być dotykana z każdej strony. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że tutaj po bokach czasami tylko są jakieś pojedyncze plamy, ale zdecydowanie bardziej to wynika właśnie z dotykania, aniżeli z tego, że podkład ten się ściera. Okej, dziewczyny, więc to by było na tyle mojej takiej recenzji i testu tego podkładu. Mam nadzieję, że zainteresujecie się tym produktem, jeżeli szukałyście produktów matujących, ponieważ naprawdę uważam, że powinnyście go spróbować. Jego cena jest dość niska, ponieważ kosztuje około chyba 12 czy 15 zł, a naprawdę jakość powala. Jest całkowicie naprawdę z wyższej półki, jeżeli chodzi o konsystencję, utrzymywanie się i to, jak się sprawdza, jeżeli chodzi o krycie. Także serdecznie Wam polecam. Mam nadzieję, że test Wam ten przypadł do gustu. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, żebym wiedziała, że Wam się podobał, żebym nagrywała więcej tego typu testów, recenzji, już z taką troszeczkę też wyrobioną opinią na ten temat. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie naciśnijcie czerwony przycisk na samym dole. A ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, pa!